Marszałek, Wysoka Izbo, padają tu piękne słowa z ust pana Kosiniaka-Kamysza, z ust w ogóle opozycji o jakiejś dziejowej chwili, o jakichś takich momentach, w których ważą się losy Rzeczpospolitej. Otóż są takie chwile i są takie kawały, szanowni państwo. Kawał o szczycie bezczelności. Szczytem bezczelności jest zabieranie przez was wszystkich tutaj głosu z tej mównicy przy okazji tej ustawy. Przez wiele lat jeździliście do Brukseli i do Strasburga. Kłamaliście na temat Polski, na temat Polaków. Namawialiście brukselskich urzędników, żeby zabrali Polakom pieniądze, nie nam, Polakom. Wasi europosłowie, Biedroń, nie Biedroń, Róża von Hun, von Thun, coś tam po niemiecku, codziennie, namiętnie kłamali na temat Polski i Polaków. A wy dzisiaj mówicie, że jest jakaś dziejowa chwila, która waży o Polsce. Są kawały o szczycie bezczelności. Szczytem bezczelności jest to, co wy robicie dzisiaj z Polską, a my chcemy naprawić wasze błędy, antypolskie, zdradzieckie błędy. O tym jest ta ustawa. Dziękuję bardzo. Pan poseł Robert Winnicki, Konfederacja, proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, w tym festiwalu obłudy za chwilę PiS razem ze swoimi koalicjantami przegłosuje poddanie polskiego prawodawstwa pod dyktando Brukseli. Przegłosuje za chwilę haniebny akt zdrady narodowej podyktowany w Brukseli, wywracający sądownictwo, powodujący zadłużanie Polski, nakładanie nowych unijnych podatków. Tak, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński są bezpośrednio odpowiedzialni za to, że dzisiaj Polska będzie szła dalej w kierunku eurofederalizmu. Jesteście zdrajcami polskiej niepodległości. Kaczyński, Morawiecki i cała panie banda. Pośle, i każdy, panie pośle, panie pośle, proszę się liczyć ze słowami, dobrze? Proszę, panie pośle, proszę się liczyć ze słowami. Proszę bardzo, pan Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, Władysław Kosiniak-Kamysz przed chwilą powiedział, że Polska zasługuje na praworządność. To prawda. Polska ma praworządność. Polska zasługuje na bezpieczeństwo. Ma bezpieczeństwo. Polska zasługuje także na opiekę polskich rodzin. Polskie rodziny są objęte opieką. I dlatego pani marszałek, Wysoka Izbo, chciałbym zadać pytanie, ponieważ Polska także, Polacy, zasługują na prawdę. I dlatego chciałbym zapytać panią minister Maląg, czy w jej ministerstwie są dokumenty potwierdzające, że Platforma Obywatelska podwyższała wiek emerytalny? Czy Platforma Obywatelska miała przygotowane, jak mówiła ustem swojego lidera Donalda Tuska, projekty dotyczące programów 500+. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ Polska zasługuje na prawdę. I dlatego pani minister, proszę panią o odpowiedź, czy jakakolwiek wzmianka o tym, że była próba obniżania wieku emerytalnego przez Platformę, wprowadzenia programów społecznych, w ogóle w ministerstwie jest jakiś ślad po was? Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo pani. O głos poprosiła pani minister Marlena Maląg. Bardzo proszę.